znany każdemu, ale nie każdy zna jego lecznicze działanie, które znane jest w Europie już od średniowiecza dzięki świętej Hildegardzie z Bingen. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o przypisywanym leczniczym działaniu kryształu górskiego oraz o jego znaczeniu, to serdecznie zapraszam do oglądnięcia tego materiału. Nazwa kryształ pochodzi z greckiego krystalos, czyli lód. A że czysty i bezbarwny kwarc wyglądał podobnie jak sople lodu lub lód, dzięki swojej kryształowej przejrzystości, to tym sposobem nazywano go kryształem. Jednak z końcem XVII wieku dodano przymiotnik górski, by odróżnić go od innych minerałów o krystalicznej formie. Dlatego do dzisiaj przezroczysta i czysta forma kwarcu jest nazywana kryształem górskim, będącym dwutlenkiem krzemu. Kryształ górski powstaje z rozpuszczonego kwasu krzemowego w wodzie o jego wyższym stężeniu pod wpływem wyższej temperatury i ciśnienia. W dużym skrócie, po spadku temperatury i ciśnienia powstaje kryształ górski. Dlatego tym samym teza świętej Hildegardy, że kryształ górski powstaje ze specjalnej zamrożonej wody, jest trafna, gdyż inaczej swoimi słowami przy tamtym średniowiecznym stanie wiedzy nie dałoby się tego opisać. Święta Hildegarda z Bingen urodziła się w 1098 roku w Bermersheim von der Höhe lub prawdopodobnie w miejscu zamieszkania jej ojca Hildebrechta von Hosenbacha w miejscowości Niederhosenbach. Zmarła 17 września 1179 roku w klasztorze Rupertsberg koło Bingen nad Renem. Była bardzo ciekawą postacią, gdyż jako benedyktyńska opatka klasztoru była znana w całej Europie ze względu na swoją szeroką wiedzę z różnych dziedzin i za swoje wizje z aniołami i Bogiem. Pisała poezję, komponowała bardzo oryginalną muzykę jak na owe czasy, zarządzała również klasztorem w sposób nowatorski. Nakaz noszenia przez zakonnice stroju zakonnego był przez świętą Hildegardę wręcz ignorowany i nie musiały zakrywać niczym włosów podczas mszy w ważne święta. Przy takich okazjach nosiły wtedy białe, jedwabne i długie szaty dotykające posadzki, na głowach miały świecące na złoto korony z krzyżami z przodu i z tyłu, a na czołach miały przyklejony obrazek baranka. Ich włosy opadały na szaty. Sama święta Hildegarda nosiła w takie święta złote pierścienie na palcach. Była przeciwnikiem samobiczowania i samookaleczania poprzez pasy z kolcami i tym podobne wynalazki popularne w tamtym czasie w celu powstrzymywania się od grzechu. Miała bardzo ludzkie i miłosierne podejście do człowieka jak na owe czasy. Święta Hildegarda napisała liczne dzieła i książki o różnorakiej tematyce. Zajmowała się też intensywnie leczeniem ziołami oraz kryształami i innymi minerałami, zawsze w połączeniu z wypowiadanymi modlitwami. Leczyła ona również kryształem górskim, o czym dowiemy się za moment. To z jej wiedzy czerpię w tym materiale. Święta Hildegarda całą swoją wiedzę nie wymyśliła sama, gdyż według niej samej przekazywały ją jej w wizjach anioły i sam Bóg. Zaznaczała, że minerały i kryształy mogą być użyte tylko w dobrych celach, a nie złych, gdyż Bóg nadał im taką funkcję, dlatego Lucyfer nie chce, by ludzie ich używali i pragnie, by o nich zapomnieli. Ciekawostką jest to, że święta Hildegarda we wstępie do swojej książki o kamieniach napisała, że diabeł nienawidzi kamieni i kryształów, gdyż powstają w niegasnącym ogniu i pod ciśnieniem, co kojarzy mu się z czekającą go karą, a także z tym, że pierwsze anioły były nimi przyozdabiane i kojarzyło mu się to z ich blaskiem, który mógł podziwiać, gdy nie był jeszcze wygnany z nieba. Myślał też, że przez ich blask odbijający się w Bogu, może on sam tyle, co sam Bóg, a nawet więcej.
Tyle co do wersji opartej na tekście świętej Hildegardy, który opierała na swoich wizjach. Leczenie kryształem górskim według świętej Hildegardy polegało na nakładaniu kryształu górskiego na chore części ciała, często po uprzednim nasłonecznieniu ich i następnie opłukaniu wodą, ale nie zawsze. Przy problemach z tarczycą święta Hildegarda zalecała stosowanie kładzenia kryształu górskiego między pępkiem a piersią. Polecała także stosowanie tzw. esencji z kryształu górskiego. Przy problemach z depresją i zaburzeniach psychicznych zalecała medytację i kontemplację połączoną z wpatrywaniem się w kryształ górski i odbijające się w nim światło. Oczywiście, jak przy innych zabiegach leczniczych świętej Hildegardy, wszystko odbywało się przy asyście modlitw. Kryształ górski miał też mieć działanie wzmacniające. W kombinacji z innymi kamieniami i minerałami kryształ górski wzmacniał ich zdrowotne działanie na duszę i ciało. Według świętej Hildegardy kryształ górski ze względu na swoją czystość i przejrzystość wspiera jasność umysłu, neutralność i tym samym sposobem polepsza odbieranie i pojmowanie naszego życia. Tworzy taki idealny balans umysłu. Wzmacnia także nasze zdolności i talenty. Oprócz tego, kryształ górski ma zdrowotne działanie przeciwko dolegliwościom na tle nerwowym jelita, żołądka i serca, a także w dysfunkcji autonomicznej, czyli dysautonomii. W zwalczaniu i łagodzeniu tego typu nerwic kryształ górski podobno idealnie się sprawdza. Kolejnym zastosowaniem kryształu górskiego według świętej Hildegardy jest działanie przeciwko różnym infekcjom. Kryształ górski ma mieć tutaj działanie obniżające gorączkę, zmniejsza opuchliznę węzłów chłonnych w układzie limfatycznym, zmniejsza również swędzenie podczas wysypek. Pozytywne działanie kryształu górskiego na gruczoły hormonalne, jak tarczyca, wiąże się z pozytywnym działaniem roztworu kwasu krzemowego. Kwas krzemowy jest powszechnie znany jako neutralizator różnych toksyn w ciele, w tym szkodliwego aluminium. Dlatego oprócz wody z kryształem górskim pomaga też picie wody mineralnej z naturalną zawartością kwasu krzemowego. Kwas krzemowy występuje również w różnych warzywach i owocach. Według świętej Hildegardy kryształ górski odpowiednio zastosowany reguluje również nadczynność, jak i niedoczynność układu hormonalnego w ciele. We wszystkich tych przypadkach należy oczywiście pamiętać o ogólnym zdrowym trybie życia, czyli ruchu, sporcie i zdrowym ekologicznym odżywianiu bogatym w warzywa i częściowo w owoce. Zobrazować to można tym, że w przypadku tarczycy bez dostarczania jodu w pokarmie sam kryształ górski niewiele zmieni. Poza tym święta Hildegarda zawsze zaznaczała, że różne minerały i kamienie uwalniają swoje lecznicze działanie tylko w połączeniu z modlitwą. Ale jak leczenie kryształem górskim wyglądało w praktyce? Kryształ górski według świętej Hildegardy leczy gruczoły hormonalne i węzły chłonne na szyi. Po nagrzaniu i naświetleniu go na słońcu należy go przywiązać do miejsc, które są opuchnięte lub źle działają. Kryształ górski ma się stykać z tą powierzchnią ciała i powinien być noszony przez cały dzień i noc. Zabieg ten powtarzany co jakiś czas miał według niej pomagać w takich dolegliwościach. Z opuchniętą lub przerośniętą tarczycą należało postępować podobnie, z tą różnicą, że ogrzany w słońcu kryształ górski, gdy był jeszcze ciepły, należało lać przez niego wino i je regularnie pić, a ogrzany kryształ na słońcu kładziono na tarczycę.
Z tym winem oczywiście nie należy przesadzać. Leczenie bólów serca, żołądka i brzucha odbywało się podobnie, z tym, że przez ogrzany i oświetlony na słońcu kryształ górski lano wodę. Potem zanurzano ten sam ogrzany kryształ górski na 1 godzinę w tą wodę. Następnie wyjmowano go i osoba chora na te dolegliwości piła regularnie tą samą wodę. Gdy ktoś nagle opadł kompletnie ze swoich sił i leżał przybity, mimo tego, że wcześniej był zdrowy i silny, pomagało, gdy odpowiednio zastosowano kryształ górski lub najlepiej kilka lub dużo kryształów górskich wystawionych na słońce. Następnie kryształy górskie należało mocno przyłożyć powyżej pępka i poniżej piersi na pół dnia lub na godzinę, w zależności od intensywności choroby. Czynność tą należało regularnie powtarzać, również w połączeniu z piciem wina przelewanym nad ogrzanym słońcem kryształem. Uczucie słabości i bezwładności według świętej Hildegardy miały dzięki temu po czasie ustąpić. Nagrzany i naświetlony na słońcu kryształ górski pomagał również na wysypki i ich swędzenie w tych miejscach. Ciepły kamień należało kłaść w miejsca występowania objawów na skórze. Dzięki temu wysypka, jak i uczucie swędzenia miały ustąpić. Pozytywne działanie kryształu górskiego święta Hildegarda wymienia także na oczy. Ogrzany i oświetlony na słońcu kamień wystarczy kłaść regularnie na nie. Po czasie osoba widząca gorzej będzie widziała lepiej dzięki pozytywnemu działaniu kryształu górskiego. Jednak tyczy się to tylko problemów z widzeniem, a nie zapaleń oka i tym podobnych. Na te dolegliwości, według świętej Hildegardy, trzeba używać inne kamienie. Pozytywnych efektów leczniczych przy pomocy kryształu górskiego według świętej Hildegardy jest ogólnie mówiąc wiele. Mam nadzieję, że ten debiutancki materiał o leczniczych właściwościach kryształu górskiego według świętej Hildegardy się spodobał. A jakie wy macie doświadczenia z kryształem górskim i czy wypróbowaliście jego działanie? A jeśli tak, potwierdzacie jego działanie, czy jemu zaprzeczacie? I to w jakich okolicznościach? Czy historia leczniczych właściwości kamieni i minerałów według świętej Hildegardy jest lub była Wam znana? Piszcie w komentarzach. Póki co pozdrawiam wszystkich widzów i do usłyszenia wkrótce. Niech pozytywna energia będzie z Wami.